Cześć, witajcie w nowym filmie. Jak widzicie po tytule, dzisiaj będzie projekt Denko. Powinno pojawić się pytanie: Agnieszko, cóż skłoniło cię do nagrania kolejnego odcinka z Denkiem? A otóż jest odpowiedź, czyli wysypujące się opakowania z mojej siatki przeznaczonej właśnie na zbieranie Denka, więc lecę z koksem, że tak powiem. Nie pamiętam w sumie dokładnie, co było w tej siatce, bo Denko zbieram już dość dawno. I lecimy na spontanie, więc wyciągam, pokazuję i wyrzucam. Także pierwszą rzeczą, którą Wam pokażę, już jest zużyty Batist. Ja tutaj nie będę dużo o nim mówić, bo ja go chwaliłam już któryś raz z kolei we wcześniejszych filmikach, także tutaj jest zapach tropikalny. Jakoś mam wrażenie, że będzie dużo rzeczy do włosów. Druga rzecz, bo tutaj akurat te z ostatnich zużyć, z ostatnich dni, szampon z Balei. Jest to zwykły szampon, chyba odświeżający był, taki zwykły, z chyba mango i kokosem. Bardzo ładnie pachniał kokosem. Ja bardzo lubię te szampony, są niedrogie, bo kosztują około 6 zł. Są dostępne w internecie, więc ja sobie zamawiam tak kilka sztuk. I to jest niby napisane, że jest bez silikonów. U mnie ten szampon i używam już kolejny. Bardzo dobrze się sprawdzają, to nie jest moje pierwsze opakowanie i nie jest moja pierwsza styczność z firmą Balea, więc jak najbardziej polecam i starcza na długo, bo się fajnie pieni. Kolejną rzeczą, którą już męczyłam i męczyłam i męczyłam, o matko, ucieka, jest to pianka oczyszczająca z Nivei do skóry normalnej i mieszanej. Co Wam mogę o niej powiedzieć? To na pewno to, że pianka bardzo fajnie oczyszcza skórę na przykład rano. Przed nałożeniem kremu, taka poranna pielęgnacja, ona jak najbardziej się sprawdzała. Dwie pompki wystarczyły, żeby pokryć nią całą buzię, więc była bardzo wydajna, bardzo ładnie pachniała i naprawdę doczyszczała, oczyszczała tą skórę. Skóra rano była taka właśnie, po użyciu tej pianki, była taka właśnie super oczyszczona, miękka, sprężysta, nakładać krem, makijaż i jesteśmy gotowe, więc ta pianka też nie była droga, więc bardzo serdecznie Wam ją polecam. Ja ją kupiłam jakiś czas temu w Rossmanie. Tutaj moja miłość do farby z Oli. Farbowałam włosy chyba z jakieś 2 dni temu, więc jest nowa farba, ta już jest chyba sprzed 1,5 miesiąca, więc tutaj nie będę dużo mówić, bo ja już o tej farbie wspominam i trąbię i mówię, także bardzo dobrze mi się sprawdza. Tak farbuję mniej więcej co, no troszeczkę więcej niż miesiąc, bo jakoś tak nie widzę potrzeby używania jej częściej, więc tak co 1,5 miesiąca, czasami co 2, więc nie za często, ale sprawdza mi się bardzo dobrze. Jestem zadowolona z koloru i jak na razie jest na plus. Kolejną rzeczą, którą Wam już tutaj macham, jest to z ubolewaniem serca pokazuję Wam zużyty krem z Evre. Najlepszy jakikolwiek miałam do tej pory krem do rąk i planuję w niedalekiej przyszłości zakup kolejnego, może z innego koloru i z innej serii, ale ten jak najbardziej na plus. Dalej szampon z Biedronki. Szampon świeżość i witalność Natei Naturals. Taka firma. Szampon był taniutki, bo kosztował chyba 3,50. To jest przeznaczony do włosów normalnych i przetłuszczających się. Pojemność 0,5 litra, czyli był dość duży. Powiem Wam, że przegrał z tym z Balei, to na pewno. Ja już pod koniec używałam go do mycia pędzli w przeznaczeniu takim stricte do pędzli, bo
Troszkę pod koniec już się z nim męczyłam. Zapach był w miarę przyjemny, bo to było chyba winogrono, z tego co widzę tutaj. Tak, winogrono i trawa cytrynowa. Jak na tani szampon za 3,50 czy tam 4 zł, to dla mnie jest ok, ale no, szału nie było. Tak wam powiem. Dalej jest to żel. Odżywczy żel pod prysznic. Z DAF, tutaj jest granat i coś jeszcze. Bardzo ładnie pachniał, bardzo kremowa konsystencja, taka czuć, że to ciało po umyciu było nawilżone, było takie gładziutkie, skóra była gładka, więc super i był niedrogi, bo chyba około 10 zł, czy coś może troszeczkę więcej. Kupiłam go na promocji w Rossmanie, więc żele z DAF są jak najbardziej na plusie, za plus za konsystencję, za zapach i można je testować. Dalej, o, zaskoczenie. Podkład z Rimmela to jest próbka z kosmetyków z Ameryki. Jest to wykończony przeze mnie Wake Me Up w numerze 010 Light Porcelain. Jeden z moich takich bardziej ulubionych podkładów, chociaż zaczął mnie troszeczkę drażnić, bo ma taki troszeczkę różowawe tony, więc troszeczkę mieszam go w ogóle, bo mam jeszcze drugie opakowanie, mieszam go z moim L'Orealem, więc troszeczkę te tony uciekają, ale no ale tak średnio, bo te tony są różowe jednak, a mi to nie pasuje, bo odcina mi się od szyi, więc plus i minus, taki no bardziej na plus, ale no, ale nie jest taki nie ma szału. Kolejnym produktem, który zużyłam do twarzy, był to tonik z Bourjois. Tonik, który używałam dość długo, bo nie dlatego, że był zły, bo sprawdził mi się bardzo dobrze. Był to tonik dość wydajny. Wystarczyło kilka kropel na płatek kosmetyczny. Bardzo ładnie oczyszczał skórę po demakijażu, bardzo fajnie wyrównywał pH skóry przed nałożeniem kremu, więc skóra byłam pewna, że skóra jest bardzo ładnie oczyszczona przed snem, bo przeważnie używałam go z przewagą w pielęgnacji wieczornej, więc jak najbardziej plus. I był też niedrogi, chociaż ja go kupiłam dość dawno, więc ceny wam nie powiem, ale nie był na pewno drogi. Kolejną rzeczą w denku jest to płyn micelarny z Biedronki. Ja już nie będę wam mówić setny raz, że mi się super sprawdził i w ogóle, bo sprawdza mi się fajnie, więc już nie będę opowiadać o nim 1500 razy. Dalej, teraz coś, co mi się nie sprawdziło dla odmiany, bo tutaj wszystko jest praktycznie super fajnie, ale to mi się nie sprawdziło. Są to chusteczki do demakijażu z Be Beauty do skóry suchej i wrażliwej. Nie sprawdziły mi się z takiej racji, że one są niby do demakijażu, ale są po pierwsze suche. Nie podobał mi się zapach w nich, jest ich mało, bo za cenę chyba 5 zł jest ich 25 sztuk, a w porównaniu do chusteczek, które ja wam bardzo serdecznie polecam i które stosuję do makijażu, są to te też z Biedronki i za taką samą cenę, czy tam może nawet niższą, mamy tutaj 72 sztuki, nie podrażniają mnie, więc te na pewno nie kupię więcej, te biją je na głowę, więc więc jak mam zapłacić tyle samo pieniędzy, to wolę kupić więcej i będę zadowolona. Na twarzy mi się nic nie dzieje, niby że są przeznaczone dla dzieci, ale naprawdę nic się na twarzy nie dzieje, nie podrażniają, naprawdę super. Dalej zwykłe płatki kosmetyczne z Isany, więc tutaj nie ma się co rozwodzić na ten temat.
I kolorówka to chyba była już ostatnia rzecz. Jest to mój korektor z L'Oreala. Fajnie mi się sprawdzał. Kolorek miałam jedynkę. Tutaj już zostały tylko resztki na ścianie, już nie ma jak go wyciągnąć stamtąd. Bardzo ładny żółtawy odcień. Bardzo ładnie zachowywał się pod oczami, nie krył może jakoś zbyt silnie, nie zakrywał jakichś tam niedoskonałości na twarzy, bo akurat nie używałam go stricte do tego przeznaczenia, do ukrywania niedoskonałości, bo do tego trzeba czegoś cięższego i bardziej kryjącego, ale pod oczy czy na powiekę jako taka baza pod cienie sprawdzał mi się bardzo fajnie, więc super. I tutaj chyba zostały tylko same maseczki. Jest ich bardzo dużo. Udało mi się zużyć przez ten miesiąc. To nie będę nad nimi tam zachwycać się, czy dużo o nich opowiadać, bo to są zwykłe maseczki. Ja bardzo lubię, tutaj mamy z Bielandy Peel Off. Bardzo lubię te maseczki, które się nakłada i je się ściąga takim płatem. Bardzo fajnie oczyszczają. Tutaj są dwie. Więc starcza na długo. Peeling z ziół limonkowo-cytrynowy. Maseczka oczyszczająca z ziół, też bardzo fajna z szarą glinką. Tutaj mój ulubieniec, który przewija się już dość często. Jest to liście zielonej oliwki, maska z kwasem hialuronowym. O, tutaj jest kolejna. Dalej, liście zielonej oliwki, tutaj jest ta bardziej oczyszczająca i ściągająca, też jest bardzo fajna. Kozie mleko, ziaja, maska, cera sucha, skłonna do zmarszczek. Taka proszę bardzo. I ostatnia maska, regenerująca z brązową glinką do każdego rodzaju skóry. Te maseczki z ziaj bardzo dobrze mi się sprawdzają. Nie mogę na niej nic powiedzieć złego, są niedrogie, działanie też jest super. Ja te zielone z kwasem hialuronowym bardzo sobie chwalę. No i tyle w sumie, tyle mojego denka. Nazbierało się tego dość dużo. Stwierdziłam, że już czas, bo trzeba składać, zbierać już nowe opakowania. Te już pójdą w końcu do śmieci. Czasami zapominam się wrzucić czegoś i walczę z tym, żeby pamiętać, żeby odłożyć to, żeby później Wam to pokazać. I to na tyle w tym filmiku. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas i do następnego spotkania w filmiku. Pa!